Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej, luźnej serii Let's Play na moim kanale. Jej, w końcu się zebrałam. A tym razem postanowiłam sobie wrócić do Tomb Raidera. A jako, że tej części praktycznie nie nagrywałam w całości, powstał tylko first look z niej. No i tam oczywiście granie na multi. Ale no, poza tym to za bardzo nie nagrywałam, no to pomyślałam, że w sumie będzie fajnie uzupełnić tą kolekcję, jako że no, mam ochotę wrócić z tej gry, co jest w sumie trochę dziwne, ale jednak. W każdym razie, tytułem wstępu. Chociaż pewnie wszyscy to już wiedzą, bo ta gra wyszła jakieś 11 lat temu. To jest niesamowite. To jest 2013 rok, moi drodzy. Została wydana 5 marca 2013. Mamy rok 2024, prawie 11 lat. Ta gra chyba ma. To jest kosmos. To jest po prostu... Ja mam wrażenie, jakby ona wyszła wczoraj, nie? W każdym razie... Jak wszyscy wiemy, została stworzona przez Crystal Dynamics i jest restartem serii, oczywiście względem tych poprzednich. Poznajemy tutaj młodą Larę, która podczas sztormu rozbija się gdzieś tam statkiem i ląduje na wyspie niedaleko Japonii. W grze jest, mamy tutaj sporo nowych elementów, których nie było wcześniej, jak właśnie elementy survivalu, rozwój postaci, łuk, którego Lara nigdy nie miała. Także nas czeka sporo akcji, stękania Lary, różnych dziwnych rzeczy. Ja ogólnie mało z tej gry pamiętam, w sensie fabularnych rzeczy takich podstawowych coś tam pamiętam, natomiast samego gameplayu no prawie wcale, bo i tych lokacji prawie wcale nie pamiętam. No nie będzie to gra na ślepo, bo no, tego Tomb Raidera przeszłam właściwie tuż po premierze. Sama. Musiałam go trochę przetrawić, bo ja mam ogólnie dosyć burzliwą relację z Tomb Raiderem. Myślę, że ci, którzy mnie obserwują, zaglądają na kanał, to wiedzą o tym. Zresztą w first looku chyba wspominałam o tym, że nie za bardzo mi się podoba kierunek, w którym idzie Tomb Raider. I nadal uważam tą nową starą trylogię Tomb Raiderów, ten reboot serii, za nie do końca ten kierunek, w którym bym chciała, żeby poszedł Tomb Raider. Ale jakoś tak, nie wiem, miałam ochotę wrócić do tych Tomb Raiderów, no bo to nie są złe gry. Gry to są całkiem dobre. Tylko no oczywiście jakby trochę inne podejście Lary jest, trochę inne, w ogóle inny charakter ma i tak dalej, więc no do tego się trochę ciężko przyzwyczaić. Ale jak już emocje mi po tych 11 latach trochę opadły, to już też inaczej patrzę na tą grę i mam trochę inne spostrzeżenia. W każdym razie, będziemy grali po angielsku, jeśli wszystko dobrze ustawiłam, ponieważ no, polskiego dubbingu nadal ciężko mi przełknąć, przykro mi bardzo. Ale napisy polskie będą, także myślę, że z tym zrozumieniem nie powinno być problemu. No i tylko ostrzegam, że gra jest przeznaczona dla osób dorosłych, ma oznaczenie PEGI 18+, także tylko ostrzegam. No i to chyba wszystko tytułem wstępu. Ja tylko wspomnę jeszcze, że w sumie najbardziej mi się podobał model Lary z tego Tomb Raidera 2013, bo w Rise był jeszcze w miarę ok, natomiast w Shadow polecieli z tym modelem jakoś tak, nie wiem, w dziwną stronę, że mniej mi się dużo podoba niż model Lary z tej części. Także tutaj był taki najfajniejszy. Ogólnie kiedyś też miałam słabszy komputer, więc wiele opcji graficznych miałam wyłączonych.
nie mogłam grać na full detalach i tak dalej. Więc teraz włączyłam wszystko. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, czy gra będzie się zacinać. Mam nadzieję, że nie. Bo jest tu kilka fajnych opcji graficznych, które no, warto zobaczyć. Także co? Lecimy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki powrót trochę. Przepraszam, że nie na ślepo, ale lecimy. Zobaczymy. Nowa gra. Zrobimy sobie nowy zapis, bo ja tu mam, wiadomo, stary. Dobrze, let's go. Na normalnym sobie włączymy. Ja kiedyś grałam na łatwym, ale wydaje mi się, że normalny będzie spoko. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Moments when life flashes before us, we find something that keeps us going. Ten początek jest super epicki. Ciszej. Muszę zobaczyć, czy w opcjach jakoś udało się zmienić. Dostaliśmy w dziubek. Tutaj jest zresztą dosyć brutalnie w tej grze. Ja mam wrażenie, że tutaj najwięcej Lara obrywa od wszystkich rzeczy. Wszystko chce ją zamordować dosłownie. Dużo bardziej niż w kolejnych częściach. No i oczywiście też dużo stęka. No. Co zrobić? Ciekawe, włosy jej nadal są. Jakby, jako że ma do góry nogami te włosy, to one powinny opadać w dół. A nie zachowują się do końca tak jak. Zgodnie z grawitacją. Ja przepraszam, ale zobaczę jeszcze te opcje dźwiękowe. Bo tu są w ogóle głośność dialogów i muzyki, ale nie ma głośności filmów. Why? Najwyżej Wam filmiki będę podgłaśniać w programie do montażu. To nie jest problem, ale... To też ciszę trochę. Jednak.
Nie jestem pewna, czy gdzieś to jest w ogóle dostępne. To jest dziwne, no ale nieważne. Zostaliśmy zapakowani w jakieś dziwne rzeczy. Tak jakby jakieś pająki. Tutaj zabarykadować mi teraz w tą stronę, chyba nie chce się bujać. No naprawdę? Przyzwyczajaj się. Ale ten ogień ładnie wygląda. Ała. Jest najbardziej boląca scena z tej gry chyba. Ona ląduje na tym pręcie. W ogóle mam coś nie tak z rozdzielczością. Chyba też... Właśnie nie pokazują mi napisy na górze. Też nie rozumiem. Może ekskluzywny ekran. Zobaczymy teraz. Nigdy nie miałam tych opcji wszystkich graficznych powłączonych, więc no. Oczywiście. Za to mogę pograć wreszcie w Larę z ekstra włosami, bo tutaj była ta opcja Tresefix, która jest niby daje właśnie takie naturalne włosy plażę i tego nigdy później już nie dali. Natomiast no, ja nie mogłam w to grać, bo obciążało mi komputer za bardzo. No cóż. Nie pamiętam, czy były tu jakieś znajdźki na samym początku. O, pochodnia jest. Daj mi. Zdobyto nowy sprzęt. Jej. Aha, bo to trzeba było przytrzymywać. Też nie pamiętam za bardzo, czy wiele było tu aktywności pobocznych, bo pamiętam, że w tych kolejnych Tomb Raiderach były jakieś grobowce, zawsze opcjonalne, coś tam. Nie jestem pewna, jak tutaj było z ilością tych rzeczy. Wydaje mi się, że było dużo mniej, jeśli w ogóle. Instynkt przetrwania. Spacji jest skakanie i ona z tym bolącym boczkiem oczywiście może skakać. Jezus Maria. W ogóle ten Tomb Raider zawsze mi się kojarzył tak horrorowo trochę. On tak w sumie trochę pasuje do klasycznych Tomb Raiderów, no bo klasyczne też mnie straszyły. Też były trochę jak horrory momentami. Ale no nie wiem, tutaj jest też taki bardzo ciężki klimat tego miejsca. Nie wiem, ciężko to określić. Nie wiem, czy nie powinnam stąd zejść. Mnie wybuchło w twarz. Trochę dostała, ale chyba nie aż tak mocno. Oczywiście Lara rozwalająca wszystko po drodze. Takie typowe. Oho. Właśnie, puszczaj! Do szczelu. Moralny człowiek. Chcę ci tylko pomóc. Ja ci nie ufam, stary. Ja myślę, że my źle skończymy. Matko. Trzymaj się, Lara. Nie daj się. Oczywiście jeszcze po drodze gdzieś tam wyszła edycja tej gry, jakaś Definitive Edition chyba, czy coś. Ale niestety
Ale niestety ja jej nie piłam. Więc ja mam tą znaczy tą wersję jakby oryginalną z 2013. Tak to ktoś pytał. Ogień. Są jakieś dziwne rzeczy. Aha. Zapominam o tym. Aha, bo tam jest ten. Tam jest wodospad. Czy ja coś mogę? Coś mogę ten teges? Czy nie mogę ten teges? To mogę spalić? Wszystko mogę spalić. Jej. A mogę na to wejść? Mogę. Ale jestem za ciężka. Bo jeszcze to muszę spalić. Okej. Co mamy tutaj? Przebijające się światło. Aha, tam mogę wskoczyć. Instynkt przetrwania oczywiście dużo podpowiada, ale no, się przydaje. Co? Odepchnę. Dobra, ale to chyba potem. Nie do końca pamiętam, ale zaraz zobaczymy. Opsa! To nam podnosi się do góry. Wsypuje nam rzeczy do klatki. Pytanie, czy więcej potrzebujemy tych rzeczy, czy wystarczy? Zaraz zobaczymy. Ale nie to, to. Aha, ale ja to miałam podpalić. Dobra. Zauważyłam za późno. No to again. Wypadło w ogóle z tego masę rzeczy. Nie trafiło do środka. Mam nadzieję, że mimo wszystko to zadziała, bo... Chyba nie bardzo. Nie bardzo to chce zadziałać. Może powinnam to podpalić na dole. Coś mnie zleje zaraz. Dobrze, zobaczymy. Część wlazła. Dobra, taka podpalona, okej. To teraz pchanko. Okej. Proszę bardzo. Miniemy wodospad i dotrzemy do bomby. No naprawdę? Punkty doświadczenia! Jej. Ała. Ała. Wszystko mi się wali na głowę. A! Kamień! No. Oczywiście! Tuż przed wyjściem. Jezus. Nie pamiętam, czy ona się mogła tu nabić na coś po drodze. Ale podziwiam, że Tyżo biegnie z tą pochodnią. I z tym bolącym boczkiem, pamiętajcie, że miała na dziurę w boku. Nie. Ała. Co to był za przycisk do wciśnięcia? To mnie denerwuje w tym Raiderze, że jakby są znaczki zamiast konkretnych przycisków, bo nigdy nie wiem, co mam wcisnąć. Jak widać, nawet po
po takim czasie. To jest E, czy to jest... Co to jest za wykrzyknik? Być może E i nie trafiam. Tak też może być. No cóż. W końcu mi się uda. Proszę mnie. No to już jak się świeci ten wykrzyknik, to powinno być to. Ale no kurde. Dobra, czekajcie. Jest jeszcze jeden motyw, gdzie można to sprawdzić. Tylko mnie tam wpuśćcie. A to jest F. Walka wręcz. Dobra. Fajnie wiedzieć. Dajecie mi jakiś wykrzyknik zamiast normalnego przycisku. Kurde no, teraz nie zdążyłam. Fucking shit. No to pooglądamy sobie jeszcze kilka razy tę śmierć Lary, bo... Na pewno lubicie, jak Lara umiera. No, w końcu. No i zamordowałaś człowieka. Jak się z tym czujesz, Laro? Nie, nasza pochodnia. Nie. Teraz znowu będzie jakaś F-ka i tyle srebrka. Ej, nie! Jezus! Jestem ciekawa, czy będziecie słyszeć to moje nawalanie w przyciski. Jak ona szybko zapierniczam. No, dajcie mi już wyjść. W tej grafice to ładnie wygląda. Powinien się nazywać Origin. I to wszystko. Przeżyj. Idź naprzód, aby przeżyć. 2% gry. Wow. Już nie pamiętam, jak to tu wyglądało. Masakra. Twoja pozycja, oddal, zamknij. Okej, dobra. A dokąd ja mam iść? Chyba nie tędy. Tędy to spadnę i umrę. Chociaż nie pierwszy raz dzisiaj. Nie pierwszy i nie ostatni tak w ogóle. Jeszcze mam wrażenie, że mogłabym podgłośnić dialogi. I trochę ściszyć tą muzykę. Ślady pozostały w rozbitku. Mogę już coś zbierać? No nie, jeszcze. Okej, take it slow. Kocham balansowanie na nim. W Tomb Raiderach to zawsze było trudne, to klasyczne. Jezus. I tak jej nieźle idzie, ja bym się już tam spierdzieliła 50 tysięcy razy. Boże, nie mogę się napatrzeć na te jej włosy. Fajne są.
Co prawda w jaskini nie opadały zbyt naturalnie, ale. Ale fajnie się ruszają. I ogólnie ja pamiętam, że ja bardzo narzekałam na to, że Lara nie ma już swojego warkocza. Zresztą nie ma go już od czasów legendy. Ale no, to jest zawsze coś, co mnie boli, bo ja się bardzo przyzwyczaiłam do warkocza Lary z klasycznych Tomb Raiderów. Warkocza i dwóch pistoletów. Tego mi zawsze będzie brakować. Samolot. Ale to nie jest nasz samolot, bo myśmy przepłynęli statkiem. Jakiś inny samolot. Bardzo dużo wraków jest tutaj. Ta wyspa przyciąga wraki. Coś jak Lost, zagubieni. No, szybciej, szybciej. Oczywiście jak tylko Lara weszła, to wszystko się wali. Do tej pory stało w miarę. Cieszę się, jakby dostała tym w łeb. Jezu. Okrucieństwo. Ale to by było zabawne. Przepraszam. Jakby jej tak wycięło głowę. Wydrapywanie się na scenę. Na razie to jest taki samouczek. Ale gdzieś tam jeszcze w pewnym momencie powinniśmy mu coś zdobywać. Aha, są rzeczy sam. Proszę się bardzo. Sam! Krótkofalówka, nowy sprzęt. Widzicie, tropem pozostały rozbitku. Ja w ogóle nie używam na razie tego wzroku. Aczkolwiek, no, na razie to trochę nie ma sensu. Dopiero jak będziemy zbierać jakieś survivalowe rzeczy, to będzie miało więcej sensu. Więc tu na razie nie mogę zbierać. No, ale... Aha, to była fabularnie. Okej. Okay. Nadbrzeżny las. Schroń się przed burzą. No, zaczynamy. Survival. Są też elementy, które jakoś, nie wiem, nie pasowały mi do Tomb Raidera, żeby ona się zajmowała takimi rzeczami. Chociaż no, jest to logiczne z racji tego, że ląduje w jakichś dziwnych miejscach i musi sobie poradzić. Nie mieć zapasów i jakoś sobie radzić ze zdobywaniem tych zapasów, ale no... Wolałam zajmować się innymi rzeczami niż survivalem w Tomb Raiderach. Już pierwsze ognisko. No, już nie pamiętam. Myślałam, że ja będę zbierać to drewno. Ona se sama poradziła. Wow, skąd trzasnęłaś jedną zapałkę? Może w tych rzeczach sam było. To nie zwróciłam uwagi. No tu jak prawdziwy survivalowiec powinnaś pocierać patykami, a nie.
Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. There's a sweat I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously concerned. Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Kłoszek. No i wpadliście. Pięknie. No stop, znaczy trójkąt. I can't just sit here. No. I've got to find something to eat. Okej. Okay. Dobrze, myślę, że zaraz będziemy sobie kończyć. Tylko czy ja mogę coś jeszcze... Nie, nie mogę nic robić w tym ognisku jeszcze. Pamiętam, że się rozwijało postać chyba przy ogniskach, ale to dopiero chyba później. Dobrze, myślę, że będziemy sobie kończyć tutaj i w kolejnym odcinku pójdziemy poszukać jedzenia, jak prawdziwy survivalowiec. Rozejrzymy się po okolicy. Wow, to tak powoli mi przechodzi. Kobieta w dziczy. Znajdź coś do jedzenia, zanim umrzesz z głodu. No ja myślę, że Lara tu nie umrze z głodu, no aż tak. No. Jest też masa rzeczy oczywiście na tych terenach do znajdywania. Ja nigdy nie znalazłam wszystkich rzeczy w tej grze. I myślę, że teraz nie będę tak na siłę szukać różnych, tylko po prostu na co się natknę, to zbiorę. Bo jest tego za dużo i no, nie znam ich położenia, więc no, szukanie tego na wizji myślę, że nie byłoby aż takie ciekawe. No, także na razie to by było na tyle z mojej strony. Dajcie znać, jak wam się podoba póki co i czy podoba się wam nowa seria, czy wolelibyście coś innego. Oczywiście możecie dawać znać, co chcielibyście oglądać też w tych let's playach. Postaram się brać pod uwagę wasze sugestie. No. I to tyle. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!